ostatnie wykończenia naszego ogrodu zimowego na Bielanach. Zobaczmy, jak sobie radzą nasi montażyści. Artur, a dlaczego ten profil jest inny? Bo tu mamy trójkąt. Tak, tylko jeszcze dlatego, bo do niego przygotował nam system szyb przesuwny. Będzie mocowany i dlatego musi być inny, on jest wyprowadzony tak, żeby był poziom i pion. I będzie nam wtedy ładnie pasowało do szyb przesuwnych. A tu mamy stałą witrynę, jak widać już powstała, która jest nieruchoma. Na stałe blokuje nam dopływ jakichkolwiek warunków atmosferycznych. No to wiesz co, bardzo jest mi ciężko to sobie wyobrazić. Czekam na efekt. Nie dajcie mi chwileczkę, będzie ładnie. Teraz przechodzimy z kolegą do montażu górnej prowadnicy systemu czterowego. Jak widać, trójkąt mamy założony i zaszklony, także obserwujcie, co robimy. Łączy się z nami Dominika. Dominika jest z nami. Cześć Dominika. Cześć Ola, cześć. Dominika prawie osobiście nadzorowała ostatnie wykończenia ogrodu. Krótka rozmowa i ocena na 5 z plusem. Jak widać, kończymy regulację wózków. Jest to regulacja kluczem indusowym w dół i w górę, co pozwala nam uzyskać równomierne szczeliny między szybami. Jak widać, markiza mamy już na górze. Teraz przychodzę do montażu nóżek, które są specjalnie przystosowane do tej osłony przeciwsłonecznej. Jak je zamontuję, będziemy rozbierać zbiornik i wkładać prowadnicę. Pozostały dwie nóżki, które podtrzymują nam prowadnicę markizy i całą markizę. Wygląda to mianowicie tak, jest to kręcone do naszych krokwi, bezpieczne na odpowiedniej długości wkrętach, na pewno da radę. No i stało się. Nasz ogród już stoi. Było nad nim trochę pracy, ale dwa dni i nasi montażyści wykonali wszystkie te prace perfekcyjnie. Jeszcze tylko mała nauka, jak programować naszą markizę. Jestem po środku w holu, gdzie po mojej prawej stronie są jedne drzwi wejściowe do pokoju dziecięcego i po mojej lewej stronie są drugie drzwi wejściowe do sypialni. Zobaczcie, to co w tych drzwiach jest moim zdaniem bardzo dobre i wygodne dla ludzi, którzy tutaj mieszkają. Zobaczcie, naciskamy i one się luźno otwierają. Zobaczcie. W środku mamy zawiasy, to jest też ważne, zawiasy, które są ukryte w drzwiach i w ościeżnicy. Mało tego, jak się przypatrzycie, to tutaj, chodźcie bliżej, tutaj zobaczcie, jest uszczelka. To jest fajne, dlatego że drzwi się wtedy bardzo dobrze domykają. Zobaczcie, biorę i są zamknięte. Idealnie pasują. I oczywiście, tak jak potrzeba, drzwi się otwierają do środka. Nie na zewnątrz, a do środka. To samo jest w tej sytuacji, tylko to są prawe, a to są lewe drzwi. Dokładnie to samo, trzy pary zawiasów, też rozłożone na górze dwa i to tak bardzo blisko góry i na dole jeden, klamka. Wejdę sobie, zamknę i do zobaczenia niebawem. Zanim podsumujemy nasz ogród, będzie mały prezent dla naszej inwestorki. Zobaczcie wręcz coś kryształowego. Ewa, powiedz mi, ponieważ macie bardzo bogaty asortyment, widzę lampkę do wina, martini, jest i woda, whisky.
kto projektuje wzory? Tak naprawdę obecnie mamy około 30 form różnych kieliszków, o czym wcześniej wspomniałaś, czyli począwszy od różnych kieliszków do wina, białego, czerwonego, szklanek do wody, martini. Po właśnie dekoracje, obecnie mamy około 20 dekoracji w stałej sprzedaży. Oczywiście wykonujemy mnóstwo indywidualnych zamówień klientów i wtedy, jeżeli technicznie jesteśmy w stanie wykonać wzór, to realizujemy. A tak naprawdę wzory czy dekoracje to są oczywiście część odziedziczyliśmy po rodzicach, którzy pierwsi wprowadzali cięcia, no a bieżące kolekcje to są głównie moje projekty. A jak to jest z kolorem? Oprócz standardowego cięcia szkła, dekorujemy je również w ten sposób, że nadajemy mu kolor. I tak naprawdę w stałej ofercie mamy około 10 kolorów, ale jesteśmy w stanie wykonać każdy kolor na życzenie klienta. No i mamy nasz wymarzony ogród zimowy. Posłuchajcie, co ma wam do powiedzenia Dominika. Dlaczego ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz i do ogrodów i pytać o zadaszenia? Każdy z nas szuka jakiegoś spokoju w domu, tak? Przez ostatnie lata nie doceniliśmy, jakie dom ma dobro dla nas. I pandemia pokazała nam tak naprawdę, że szukamy w domu takiej strefy relaksu. I taką strefą relaksu jest tak naprawdę ogród, w którym bardzo chętnie chcielibyśmy spędzić czas, ale no, nasze warunki atmosferyczne nie zawsze nam na to pozwalają. I dzięki temu, że mamy różnego wyboru na rynku zadaszenia tarasu, no możemy skorzystać z tego, tak? Czyli możemy, ten ogród nas zaprasza wtedy, kiedy chcemy, a nie wtedy, kiedy pogoda nam na to pozwala, tak? Mamy korzystać z niego wtedy, kiedy to my mamy ochotę. A jeśli chcemy zrelaksować się, czy poczytać książkę, to jest coś, co nas po prostu uspokaja. Piękne meble, piękny stół, piękne rośliny i cała natura wokoło, łącznie z niebem, na które patrzymy, na które nam to pozwala, czy spadającym deszczem. To jest coś, gdzie właśnie tam możemy sobie stworzyć tą oazę tego spokoju. Czy to już wszystko, jeśli chodzi o nasz ogród zimowy? No, niestety tak. I jak wam się podoba efekt końcowy? Tymczasem chodźmy jeszcze do chłopaków na Bielany. No i zobacz, Marcinie, ty jako projektant zaprojektowałeś wnętrze tu na Bielanach. I teraz powiedz mi, czy wszystko się zgadza, bo wygodnie się na kanapie siedzi. Proszę. W skarpetkach jesteśmy, w skarpetkach, żeby nie wyrwać podłogi. Bo już jesteśmy na takim etapie, tak? Że już para chodzi. No właśnie, czy to jest etap już zakończony? No tak, na 99%. Czyli no, brakuje tak zwanych dodatków. Filameczek, zasłon, jakichś dodatków, takich rzeczy, no ale powiem ci też, że no, ja jestem zachwycony. Tak jak pamiętasz kilka tygodni temu, czy tam dni mówiliśmy, że już robi się pięknie, dzisiaj powiem, już jest pięknie. No i proszę bardzo, jesteśmy w kuchni. Kilka kroków dalej. I co tutaj mamy fajnego, proszę? Mamy coś innego, tak? Dużo osób mówi, że nie można wstawić wyspy w taką małą przestrzeń. Można? Można, jest wyspa, jest nad nią. Z profila 20x20, taki dodatkowa jakby półeczka, tak? Na której możemy sobie coś odstawić. Może zioła, żeby to ładnie wyglądało, tak w projekcie przynajmniej. I zobacz, mamy dodatkowe 90 cm blatu roboczego. Patrzymy sobie w telewizję, możemy rozmawiać sobie z kimś. Mamy HPL-e zamontowane, czyli blaty. Dokładnie, blaty, które są wilgocioodporne, które są jakby takim alternatywą pomiędzy konglomeratem a laminatem, chociaż one też są niby z laminatu i z kapelu. Ale polecam osobiście, zobaczcie, jaka fajna linia cieniutka, taka 12 mm, fajny design. I tutaj też fartuch jest. Fartuch ma. Z tego samego. Tak, z tego samego fartuchu. Czyli mamy, zobacz, wszystko się fajnie, jednolicie nam tutaj schodzi i jest ten efekt wow. Tak. I za nami
Ze światełkami. Ze światełkami, tak. Gdzieś pilota zgubiłeś, nie? Pilota tam zostawiłem. Jak pamiętasz, to były te skosy, tak? Zabudowane, tak naprawdę. Z tym nie można było nic za bardzo zrobić. Więc zabudowaliśmy to fajną szafą, która jest jakby kontynuacją kuchni tego przejścia później w hall, nie? Także, no i piękne, złote oświetlenie. Tak. No i zobaczcie, jak wygodnie się siedzi przy tak pięknym, dużym stole, ale przede wszystkim zobaczcie na te krzesła. One są obrotowe. Ja usiadłem i byłem w szoku, że się obracam, bo tak to zazwyczaj jest, że w ogóle takie krzesła się nie obracają, tylko przy biurku. A tutaj proszę, na przykład jecie coś, odwracacie się, o no, i wracacie z powrotem. Super, fajne krzesła, polecam. No jak coś, to wchodzicie, zamawiacie. A, prawda, bo coś jeszcze przyszło, czekajcie. O! A to jest krzesło-fotel do pokoju dziecięcego, do biurka, czyli przy biurku będzie mogło dziecko naszych inwestorów sobie usiąść i na przykład odrabiać lekcje. Dobra, zanoszę tu. Jestem w pokoju dziecięcym. Zobaczcie, jak wszystko tu idealnie pasuje. Biurko, szafa, łóżko, komoda, furni, meble. Od naszego partnera dostaliśmy te meble i idealnie pasują do tej przestrzeni. Ale to nie wszystko, bo siedzę na wygodnym krześle, fajnekrzesła.pl. Mało tego, bardzo dobrze się komponuje dobry grzejnik. Jak zobaczycie, on idealnie tam pasował w tą ścianę. Nawet na projekcie tak nie było, że się wyrażę. I co? No i już mogę spokojnie jako dziecko popracować sobie w pokoju dziecięcym, na przykład tak. A to mapa, która tutaj wisi na naszej ścianie, została przekazana przez naszego partnera. Zobaczcie, jaka piękna. Dziecko będzie uczyło się świata. Na samym początku w projekcie były zastosowane płytki biało-czarne. Ale wiecie, że płytki biało-czarne to są tak różne i tak ciężko wybrać, no żeby to wszystko było spójne. Ale inwestorka chciała, żeby te płytki były takie świecące, odblaskowe. Żeby ta łazienka była jakby większa. Więc weszliśmy sobie na stronę kauflando.pl i tam wybraliśmy właśnie takie płytki, które pasowały i pasują do naszego przedsięwzięcia. Czyli czarne z białą tutaj żyłką i linią, jak zobaczycie. Raz, dwa, trzy. Na trzech ścianach są te płytki. I na jednej ścianie są białe, 120x60, bo takie mają wymiary. Plus do tego, jak zobaczycie, są takie linie i żyłki, trochę takie siwe, czarne. I one się fajnie komponują. Dlatego, jak zobaczycie, ta łazienka zrobiła się taka duża. No, więc uważam, że wyszło nam to perfetto, że tak się wyrażę. Daniel, jak widać, jest z siebie zadowolony. W takim razie wróćmy do początku naszego remontu. Cofamy, cofamy, a skoro jest to finałowy odcinek, zobaczmy, jak wszystko zostało zrobione od zera. Troszkę jeszcze cofnijmy i... Wszystko ma swój początek i koniec. Weszliśmy na surowo nabielany. Zobaczcie, ile się wydarzyło przez cały sezon remont na 5+. Sufit. Spore wyzwanie dla naszych majstrów, którzy dzielnie walczyli z każdym fragmentem podczas podwieszania. Dziś możemy zachwycić się tym efektem. A jak podłoga? Cóż, było trochę skosów i docięć i układania, ale nasi partnerzy na czele z Marcinem i Tomkiem poradzili sobie z każdą trudnością przy jej układaniu. W łazience było trochę roboty. Małe rozkucia i szukania kontaktu, ale nasi fachowcy genialnie odtworzyli wizję dla inwestorki w stylu glamour.
Pusty pokój dla dziecka wypełniły wyjątkowe meble, które dopełniają przyjemny klimat, a maluch naszych inwestorów będzie się mógł spokojnie rozwijać. Dzięki naszemu Andrzejowi i jego pracy nad kuchnią i zabudową w salonie idealnie odtworzyliśmy wizję naszego projektanta, które zrobiliśmy z płyt wiórowych w szarych kolorach. Efekt jest naprawdę wow! A co z naszą sypialnią? No cóż, nawet na małej przestrzeni można zrobić coś magicznego. Dzięki naszym chłopakom mamy małą, ale wyjątkową sypialnię z bardzo wygodnym łóżkiem. Mierzyliśmy się również z toaletami i armaturą. Ogród zimowy już widzieliście, ale jak to wszystko się zaczęło? Pomysłów i wyzwań było sporo, ale nasza Dominika i Ola dały sobie radę, a nasi montażyści trochę montowali, docinali, mierzyli i wstawiali szyby. Wszystko po to, aby wszystko wyszło perfekcyjnie, a nasza inwestorka miała przyjemne, domowe miejsce. No, prac w ogrodzie trochę było. Wykopywanie tuj, które idealnie wpasowały się w całość. Wybór wyjątkowych kamieni ozdobnych, które dodały szyku. Trudne prace ogrodowe, które wymagały precyzji i skupienia, aby nasz ogród mógł funkcjonować. Czy to już wszystko? W tym sezonie już tak, ale oglądajcie nas w następnym sezonie Remont na 5+. Do zobaczenia!